chwili śmieją, że to taki kulony palec troszkę, ale to jest jakby forma, która integralnie w kiudo łączy się ze samym strzeleniem. Grupa, która wychodzi, z reguły jest pięcioosobowa, ponieważ dzisiaj mamy troszkę jakby niedopary, więc będzie chyba czteroosobowa, ale to też jest dopuszczalne. Grupa wychodzi już nie jako pięć pojedynczych osób, tylko jako pięcioosobowa grupa. I jak oni wszystko dobrze zrobią, to ma być wrażenie, ma być widać, że to jest właśnie, wiesz, nie pięć palców w dłoni, tylko nagle to się zamyka i tworzy pięść, która wspólnie pracuje. Wszystko, co będą robili, synchronizowane jest jedno z drugim, czyli każda następna osoba wykonuje swoje ruchy z odpowiednim opóźnieniem w stosunku do poprzedniej, a wszyscy powinni jakby synchronizować to jeszcze ze swoim oddechem. Alicja pięty razem. Dlaczego tak ważne jest, żeby hołdować ceremoniałowi strzelania i wy wszyscy jesteście ubrani odpowiednio? Przecież można by to samo robić w dresach. Ja na początku byłam chyba jedną z dwóch osób, które były nieubrane. To było na początku takie naturalne, a później już tak czuję, że odstajesz od grupy i jak dostałam swój pierwszy strój. Który się nazywa? Góra to jest kajkogi, hakama, pas, na którym trzyma się hakama, tabi. Po pierwsze ten pas trochę wymusza inne ustawienie ciała, bardziej taką wyprostowaną sylwetkę. I już od razu trzymasz formę. Czy do strzelania potrzebna jest siła, czy raczej umiejętności, sposób trzymania łuku i napięcia? Umiejętności, technika. I to jest to, nad czym cały czas pracujemy. Na samym początku to jest ustawienie ciała. Ćwiczymy bez łuku, tak żeby opanować tylko ruch. Zaczyna się tak naprawdę celowanie od ustawienia stóp. Stopy są zawsze ustawione pod tym samym kątem, na tę samą odległość. Trzymasz pion. A potem to samo robisz z łukiem. Wszystko się rozjeżdża. Jakby dostajesz sprzęt, zaczynasz skupiać swoją uwagę na tym, co trzymasz w ręku, a nie na swoim ciele. I później trwa kilka tygodni, zanim się jakby wdrożymy na nowo w opanowanie techniki i w panowanie nad sprzętem. To jest 8 podstawowych ruchów i one są niezmienne. Jakby cały czas masz jedno do powtarzania. A to się nigdy nie kończy, bo zawsze jest tam jakiś milimetr, który robi dużą różnicę. Chodzi o to, że wygrałam konkurs. Konkurs, który organizuje Telewizja Tokio, która prowadzi program Kto chce pojechać do Japonii? Who wants to go to Japan? I reżyser programu jeździ po całym świecie, szukając ludzi, którzy się interesują Japonią w nietypowy sposób. Kyudo ni mchiu na Helena san no gojitaku o tazuneru to. Shishimasu. Ah, konnichiwa. 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 おばあちゃんと、あ、どうも。ああ、お母さん。お母さん、いらっしゃい。似てる。あ、おばあちゃん、髪型まで。あ、髪型。髪型にさ、触れて同じ髪型にしたの?あ、似た。で、実際、実際。あ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 
Czyli zaczynamy od początku. Cześć! Przechyl trochę. Ale mi się tam była wcześniej, no to przecież ja tam będę leść. Cześć! Wiecie, która jest u mnie godzina? Nie wiem. Myślałam, że dawno powinnam spać. U mnie jest północ. Tak? Kotku, to jak zniosłaś podróż samolotem? Bardzo dobrze. Na razie tylko jeszcze chyba mój żołądek został w Polsce. Nie, jest bardzo dobrze mi się leciało. Tutaj jest jakieś 10 stopni więcej, ponieważ jest około 34 stopni w cieniu.
oczywiście mam też no, dla ciebie prezent urodzinowy, ale pozwolisz, że przekażę ci go, jak wrócę. No oczywiście, to tajemnica na razie. No to będę czekała z utęsknieniem. Oczywiście tęsknimy za tobą, a szczególnie dusza tęskni. A, moja kicia, no to... Nie ma, to poszła poprzeżywać. Dobrze. No, powiem dla was jedną radosną nowinę, bo jutro rano, właściwie już za parę godzin, będę zdawać egzamin na pierwszy dan. Ura! Ura, ura. No to życzymy, żebyś zdała ten egzamin. Masz nadzieję? Tak, pewnie. Czy w nocy mamy trzymać kciuki? No tego, jeszcze jest egzamin teoretyczny, więc muszę sobie powtórzyć pewną wiedzę teoretyczną. Właśnie. Ale masz tego? Mam. No to dobrze. A właśnie. Mężczyzna, myślę, mówiliśmy wcześniej o wartości ludzkiego życia. Raz jeszcze powtórzę je, czyli w takim napięciu, że z jednej strony bardzo zatroskani jesteśmy o to, żeby wszyscy byli bezpieczni. Zauważmy, tych przepisów BHP, różnych bezpieczeństwa naszego życia jest coraz więcej. A z drugiej strony widzimy umierających ludzi i to nie budzi w nas jakichś wielkich emocji, już tak trochę nasze zmysły są otępiałe. Z drugiej strony widzimy porządek też prawny i moralny. No i też dostrzegamy, że nasze życie ludzkie nie jest wyizolowane, tylko jest mocno zakorzenione w relacjach z innymi osobami i innymi społecznościami. Dziękuję. Przez głos księdza profesora Jana Przybyłowskiego. Tak, ja trochę uszczegółowię te kwestie, dlatego że przede wszystkim, jeśli mówimy o życiu, to musimy odróżnić prawo do życia i prawo do ochrony życia. To są praktycznie bardzo zbliżone obszary rozumienia szacunku do życia, ale czym innym jest prawo do życia, które jest prawem naturalnym. Wynika z prawa naturalnego, bo życie daje Bóg i to nie jest coś, co my tworzymy, to otrzymujemy w darze, więc prawo do życia, ale prawo do życia jest ściśle związane z prawem do ochrony życia i tutaj wchodzi właśnie to prawo ludzkie, które powinno uwzględniać to prawo naturalne. Jeśli człowiek otrzymuje od Boga życie, to wszystkie inne instytucje powinny umożliwić człowiekowi korzystanie z tego prawa do życia i to prawo do życia odpowiednio zabezpieczyć. To jest takie pierwsze rozróżnienie. Drugie rozróżnienie to też wyniknęło z telefonu, który był w poprzedniej audycji telewizyjno-radiowej. Chodzi o prawo natury i prawo naturalne, żebyśmy też tych dwóch rzeczy nie mylili ze sobą. Prawo natury to jest prawo w szerokim tego słowa znaczeniu, według tego prawa funkcjonuje całe stworzenie. Prawo natury i człowiek do tego stworzenia należący również funkcjonuje w oparciu o prawa natury. Ale prawo naturalne to jest prawo, które reguluje życie człowieka, a źródłem prawa naturalnego jest godność osobowa człowieka, bo tylko człowiek jest osobą, czyli istotą złożoną z fizyczności, z materii, z ciała, takiej ale również z nieśmiertelnej duszy, która ma charakter duchowy. Co dotyczy książąt i mądrych ludzi. Był taki człowiek, osobową godność. Był taki człowiek, który bardzo mocno podkreślaliśmy, on nie znał innych poglądów i on nie miał czego szanować. Zagwarantowanie. Także gadasz takie głupoty, że on chciał, czyli tego podstawowego prawa, ponieważ był z rodziny książęcej, chciał zobaczyć, co tam na tym świecie.
inne prawa. Ale to ja o nim mówię. No to które więc, inaczej, no, ja dlatego tak mówię, żebyś się domyśliła. Zobaczył, że ktoś umiera, co zresztą wszystkich dotyczy. Jeśli nie zagwarantujemy no. człowiekowi prawa do no, ale życia się dowiedział. Prawa do ochrony życia, to wszystkie inne prawa, tam, do wolności, do kultury, do ochrony zdrowia i tak dalej, można by te wszystkie prawa po kolei tu wymieniać, one nie miałyby dużego sensu. Właściwie może nawet nie warto by o nich mówić. On już chciał do mądrości, podobnie jak król Salomon, który nie prosił o błąd. No, przede wszystkim musimy też mieć świadomość, że ochrona życia człowieka znajdowała uzasadnienie we wskazaniach płynących zarówno z nauk przyrodniczych oraz w różnych koncepcjach filozoficznych, etycznych, religijnych. My trochę skupiliśmy się bardziej na tych religijnych, ale uściślając, zwracaliśmy uwagę na koncepcję chrześcijańską prawa do życia i ochrony życia. I tutaj to tak wyraźnie nie padło jeszcze w tej poprzedniej audycji telewizyjno-radiowej, ale teraz musimy sobie to powiedzieć, że to właśnie dekalog w 5. przykazaniu nie zabijaj formuje podstawowe zasady odnośnie życia ludzkiego. Tego życia, które jest darem od Boga, ani samemu sobie nie można odebrać, pozbawić się go, ani do tego daru nie ma prawa żaden inny człowiek. I można powiedzieć, że ta zasada nie zabijaj być może nie odegrałaby takiej roli w życiu społecznym czy innym. Jest przy policjancie, bo policjant rady nie daje. Przecież policjant nie wywęszy, nie wysłyszy, jako najstarsza religia monoteistyczna. I on jest moim psem, to jest pies ogrodnika. Stał się źródłem zapożyczeń dla wszystkich innych religii, które funkcjonują do dzisiaj również, ale też można przypuszczać, że to miało odniesienie również do różnych koncepcji filozoficznych, etycznych, społecznych. Podkreślaliśmy też bardzo mocno w tym programie wcześniejszym, że tak naprawdę dopiero w wieku XX zaczęliśmy życie traktować jako proces. Czyli to jest proces ciągły i poznanie tych etapów tworzenia się życia czy jego funkcjonowania stworzyło też taką nową pokusę. Mianowicie pojawiły się koncepcje, że człowiek staje się w pełnym tego słowa znaczeniu podmiotem praw i obowiązków dopiero po narodzeniu. Natomiast w tym okresie prenatalnym można jeszcze tutaj, w cudzysłowie, żonglować jego człowieczeństwem. I tak na przykład w odrzuconej propozycji tej inicjatywy obywatelskiej, która nie znalazła uznania u naszych posłów, była możliwość usuwania ciąży do 12 tygodnia. Ja dałam mu sygnał, wiesz, z nowego telefonu, numeru. Życia, i on jest taki ciekawy, kto to jest za tym numerem, teraz dzwoni. A ja się nie odezwę. 12 tydzień, nie 11, nie 13, nie każdy inny. Tym bardziej, że medycyna bardziej dzisiaj mówi o ciągłości życia niż o jego etapowaniu. Czy pewnie ja, powiedzmy traktowanie tych różnych momentów jego rozwoju jako oddzielnych faz tworzenia się człowieczeństwa. Stawanie się człowiekiem jest procesem, a pełnym człowiekiem, rozumną i wolną istotą człowiek jest od samego początku. Bo jak dzisiaj wiemy, to również z tych badań prenatalnych,
dziecko jest zdolne nawiązywać ze swoją matką normalne takie relacje. To nie jest tylko odżywianie się w organizmie matki. Dziecko ze swoją matką się kontaktuje i dzisiaj z tych badań prenatalnych wiemy, że dziecko przeżywa emocje, że potrafi je też wyrażać, że potrafi prowadzić swoisty dialog ze swoją matką właśnie w tej płaszczyźnie emocjonalno-uczuciowej. Prawo do życia i prawo do ochrony życia gwarantują praktycznie wszystkie znane i szanowane prawa międzynarodowe. Większość z nich została również przyjęta przez Polskę, przez nasz kraj. Jesteśmy sygnatariuszami większości tych praw, które gwarantują człowiekowi prawo do życia i do ochrony życia. W naszej polskiej konstytucji Rzeczpospolita Polska również zapewnia zupełną ochronę życia, wolności, mienia każdemu człowiekowi bez względu na różnice pochodzenia, narodowości, języka, rasy lub religii. Można również powiedzieć, że ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży ma również, mimo dopuszczania w określonych sytuacjach do aborcji, zapisane, że prawo do życia podlega ochronie również w fazie prenatalnej w granicach określonych w ustawie. I w tej ustawie, która obowiązuje do tej pory, to też sobie powiedzieliśmy, jest zapisane karanie tych, którzy naruszą tę ustawę, również kobiety. Kto za zgodą kobiety, to jest cytat z tej ustawy, przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerywaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania. Dalej, kto dopuszcza się czynu określonego w paragrafie pierwszym, czyli przerywa ciążę kobiety za jej zgodą, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 i tak dalej. Ja tylko tutaj fragmenty przytaczam, żebyśmy wiedzieli, że ta ochrona życia również od strony prawnokarnej była zagwarantowana w tej funkcjonującej do tej pory ustawie. Natomiast zajęliśmy trochę uwagę naszych słuchaczy i telewidzów problemem ustanawiania prawa. Otóż powiedzieliśmy sobie, że każde społeczeństwo ma taką możliwość, żeby ustanawiać prawa ludzkie. Ale mocno podkreśliliśmy, że zwłaszcza w obszarze ochrony życia i prawa do życia trzeba uszanować najpierw prawo naturalne, dalej prawo wieczne, czyli prawo Boże i wszelkie prawa ogólnoludzkie. Więc jeśli nawet by się tak stało, że zostanie uchwalone przez parlament prawo, które jest przeciwne tym właśnie podstawowym prawom ochrony życia, to takie prawo nie zobowiązuje do jego zachowywania nikogo, bo to jest pogwałcenie podstawowych praw. Więc naprawdę takiej dużej możliwości wyboru drogi ustanawiania prawa nie ma.
Można w tych zapisach szczegółowych wskazywać na pewne przypadki, które wymagałyby uregulowań bardziej szczegółowych, ale norma generalna musi się zgadzać z tym prawem naturalnym, czyli człowiek od chwili poczęcia posiada godność osoby ludzkiej i jego życie powinno być chronione zarówno przez prawo, jak i przez moralność, czyli przez takie jasno określone nakazy, bo moralność ma to do siebie, że tutaj nie ma jakiejś możliwości własnej interpretacji. W moralności mamy, tak jak w dekalogu, nie zabijaj. Nie ma zapisów, w jakich sytuacjach możesz zabić, w jakich możesz pobić, a w innych zranić, tylko jest jasno określona moralna zasada. Nie zabijaj. Dlatego wszystkie inne kodeksy, czy to będą mieć charakter bardziej etyczny, społeczny, prawnokarny, prawny, one muszą wszystkie uwzględniać to podstawowe prawo człowieka, który jako osoba posiadająca godność otrzymuje również możliwość zagwarantowania mu ochrony tego życia, które jest dla niego największym skarbem. I tak już podsumowując, ja bym chciał jeszcze też tak tutaj zachęcić, żebyśmy się wspólnie nad tym zastanowili, bo podkreślaliśmy sobie to, że obecna inicjatywa ustawodawcza to jest inicjatywa obywatelska. Ona jest zgodna z tym, czego naucza Kościół. Ona jest zgodna z oczekiwaniami, wydaje się, w większości społeczeństwa, o czym świadczą zebrane podpisy pod propozycją tej ustawy. Ale jednocześnie jest to dowód jakiejś dojrzałości naszego społeczeństwa. Można powiedzieć, że stajemy się coraz bardziej taką autentyczną demokracją obywatelską, ze świadomością, że to od nas zależy, jak będzie wyglądał nasz naród, jakie prawa będą w nim obowiązywać i w jaki sposób chcemy zabezpieczyć prawa jednostki, prawa rodziny i te prawa społeczne, które pozwolą chronić zwłaszcza tych ludzi najsłabszych i potrzebujących pomocy. Pytanie też o to, jak taka debata powinna wyglądać, jak sobie też nawzajem argumentować. No nawet wspominamy, że te marsze mogą się, te czarne marsze mogą, czy dzisiaj już odbywały się, nawet gdzieś nauczyciele chcą wyprowadzić może swoje to młodzież, którą wychowują, są nauczycielami. Dzieci może boją się nawet o tym powiedzieć, bo boją się może jakichś trudności z fizyki. Ale jak rzeczywiście się spierać? No bo dla chcącego nic trudnego zrozumieć tę rzeczywistość, prawda? Podziw nad życiem, szczególnie dla matki, która cieszy się przyjściem na świat dziecka, ojca, całej rodziny, to rzecz zrozumiała. A z drugiej strony tak bardzo jakby podkreślana wolność bez odpowiedzialności, no czym się kończy? I teraz jak? Czy nasze społeczeństwo, czy społeczeństwa w świecie mogą do tego dorosnąć, dojrzeć, że dla każdego jest miejsce bez jakichś uwarunkowań, bez stawiania właśnie kryterium, bez jakiegoś wartościowania czy etykietowania, ten mi się bardziej czy mniej podoba, tego rozumiem, tego przyjmiemy, tego nie, ten zabierze mi zbyt dużo czasu, zbyt dużo będzie ode mnie wymagał jako człowiek, więc chciałbym się może go pozbyć. No to jest bardzo, bardzo ważne pytanie, bo rozmawiamy o rzeczach, które no są najważniejsze, dotykają po prostu ludzkiego życia, a zatem rzecz, no sprawy bardzo świętej, sprawy wobec której używając biblijnego języka, no należałoby zdjąć buty, tak jak się Mojżesz zbliżał do płonącego krzewu i z szacunkiem po prostu no, ten temat podejmować, bo to nie jest błaha sprawa, więc ranga tego, o czym dyskutujemy, czyli o wartości ludzkiego życia, no, powinna nas do tego po pierwsze prowokować, żebyśmy dyskutowali w sposób merytoryczny. Czasami, kiedy słucham wypowiedzi, które są bardzo takie bardzo uproszczone, bardzo też raniące
różne osoby. Takich, ja już nie będę tych argumentów cytował, ale myślę, że słuchacze, którzy wsłuchują się w tego rodzaju wypowiedzi, no to widzą, jak bardzo jest to czasami uproszczony sposób argumentowania. Więc to jest ta, jeżeli rozmawiamy już o sposobie prowadzenia debaty, no to chcielibyśmy sobie życzyć, żeby to była debata rzeczywiście taka prowadzona bez uproszczeń, tylko w oparciu o pewne fakty i o takie bardzo merytoryczne argumenty. Bo może mój sposób rozumowania to jakaś konsekwencja jakiegoś zdarzenia, wydarzenia w życiu, tak też może być. Tak? I jestem wtedy nieprzemakalny nawet na rozumowe i właściwe argumenty. No, to jest bardzo słuszna uwaga, że często nasze argumenty, nasze stanowisko wobec ochrony życia na przykład osób nienarodzonych, no, mogą wynikać z jakichś bardzo osobistych doświadczeń. Już nie chcę wchodzić głębiej w to, ale myślę, że taka możliwość istnieje, bo często te nasze takie bardzo bolesne doświadczenia, które próbujemy w jakiś sposób usprawiedliwić, zrozumieć przed sobą, przed innymi, no to one sprawiają też, że nasze poglądy są takie, a nie inne, więc tego oczywiście nie wykluczam. Natomiast jeżeli chodziłoby o taką argumentację w tej debacie ze strony nas, chrześcijan, Kościoła, żeby zrozumieć, dlaczego wartość ludzkiego życia jest dla nas tak ważna, dlaczego z takim uporem, z taką wytrwałością, czasami też sytuacja, kiedy jesteśmy ośmieszani czy niezrozumieni, dlaczego my mówimy, że to życie ludzkie jest święte, niedotykalne od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci, to ziemskie życie, dlaczego tak jest? Więc żeby to zrozumieć, ja już zachęcałem w programie tym radiowo-telewizyjnym do tego, że ta encyklika Evangelium Vitae, czyli Ewangelia Życia, encyklika, która była opublikowana przez papieża Jana Pawła II w 1995 roku, dokładnie 25 marca, czyli w święto zwiastowania poczęcia Jezusa w łonie Maryi, to też taka bardzo symboliczna data ogłoszenia tejże encykliki, ona jest kompendium argumentacji i zrozumienia, dlaczego życie ludzkie wymaga ochrony na wszystkich etapach jego ziemskiego istnienia. Oczywiście my wierzymy, że to jest przedsionek do nieba, że to jest tak zwana przedostateczna rzeczywistość, to ziemskie życie. Ostateczna rzeczywistość to będzie wtedy, kiedy przejdziemy przez próg śmierci, ale w tej encyklice, która została napisana ponad 20 lat temu, to już minęło bardzo dużo czasu, 1995 rok. Ja jeszcze raz ją miałem okazję, tak przygotowując się do programu, przemedytować i przeczytać. Naprawdę tam są wszystkie aspekty debaty, z którą dzisiaj mamy do czynienia, one są tam zawarte. Poczynając od religijnego takiego uzasadnienia teologicznego, że życie ludzkie jest dlatego święte dla nas, dla chrześcijan, dla religii żydowskiej podobnie, ponieważ jesteśmy stworzeni na obraz i na podobieństwo Boga. Czyli zniszczenie ludzkiego życia to jest jakby uderzenie w samą istotę Boga, którego w ten sposób niszczymy, niszcząc ludzkie życie. Więc uświadomienie sobie, że moje życie, nasze życie, nawet nie całego wszechświata, to nie cały wszechświat jest stworzony na podobieństwo Boga. Nie jakaś inna istota, nie aniołowie, tylko człowiek stworzony jest na obraz i na podobieństwo Boga. To jest ta argumentacja teologiczna, która w języku świeckim, takim dzisiejszym, można by powiedzieć o godności człowieka, która jest nienaruszalna. Więc to, co mówimy w języku religijnym, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, mówiąc językiem świeckim, takim dzisiejszym, to znaczy, że godność człowieka jest nienaruszalna. Nie wolno zniszczyć ludzkiego życia, nie wolno go naruszać jego godności. Więc to jest ta argumentacja teologiczna, która bardzo, bardzo w tym dokumencie jest widoczna. Poprzez bardzo konkretne już przejawy zagrożeń dla ludzkiego życia na różnych etapach naszego istnienia, w różnych sytuacjach i pewne dylematy etyczne z tym związane. Bo jeżeli stajemy wobec sytuacji, gdzie mamy do wyboru, jest swego rodzaju zagrożenie. Dwie osoby, tak jak matka, która nosi dziecko, stoi przed trudną decyzją, bo ta ciąża zagraża jej życiu.
To jest niezwykle ważne, trudny do wyobrażenia. Ale z drugiej strony lekarze mówią, urodzi się i będzie żyło tylko jeden dzień. Tak. Dokładnie. Jest chore. Więc to są dylematy etyczne i jeżeli chodzi o tego rodzaju dylematy etyczne, znaczy co należałoby w takich sytuacjach, o czym pomyśleć, to wszystko w tym dokumencie jest zawarte. Są też wskazania dla polityków, jak się zachowywać w sytuacjach głosowania, właśnie w sytuacjach prawnych. Więc no, my oczywiście w ten wieczór nie jesteśmy w stanie tego dokumentu w całości przedstawić, ale chcę, bo było pytanie o to, jak prowadzić taką debatę. Więc jeżeli chcemy jako chrześcijanie w sposób pogłębiony, świadomy, rzeczowy taką debatę prowadzić, argumentację prowadzić, jeżeli ktoś do tego chciałby się zabrać, bo wiem, że sobie jest wielu obrońców życia, różnych zgromadzeń, więc przeczytanie tego dokumentu jeszcze raz, zrozumienie takie pogłębione tego, o czym ten dokument mówi, ta encyklika, no z pewnością sprawiłaby, że nasza debata, nasza rozmowa, no może byłaby jeszcze lepsza, byłaby bardziej jakościowa, może bardziej przekonująca. Oczywiście ten dokument nie jest tylko dla chrześcijan. Również ci, którzy są przeciwnikami, no zdaje się, że jeżeli chcą zrozumieć, dlaczego dla nas ochrona życia i wartość życia jest tak ważna, przeczytanie tego dokumentu no byłoby rzeczą wskazaną. Ale jeżeli księże profesorze, ktoś tego dokumentu nie przyjmie, nie przeczyta, no i nie przyjmie tych też argumentów, tych, które wypływają z etyki, z moralności, z tych wartości, z prawa naturalnego, jak toczyć taką rozmowę? Co więcej, nawet ten głos Kościoła, wy jesteście tymi, którzy też pochylacie się codziennie i studiujecie, prawda, staracie się pracować nad tym, żebyśmy my zrozumieli, my, znaczy się słuchacze, chociażby ci, którzy dzisiaj, a wasi słuchacze na przykład na uniwersytecie, ta rzeczywistość, no i mówią, że wara nawet wam z waszym głosem, tak, Kościoła od tych spraw. No ale to, co ojciec już tu powiedział, jest płaszczyzna dialogu. Ja myślę, że ten dialog się toczy. My oczywiście możemy tak podejść do tego medialnie i powiedzieć, że najgłośniej w mediach wypowiadają się ci, którzy są przeciwko życiu i ci, którzy są za życiem. I teraz pytanie, ile czasu antenowego i z jaką siłą przedstawiają argumenty, tak trafią wcześniej czy później do większości społeczeństwa. Ja sądzę, że to jest tylko mały wycinek tej toczącej się dyskusji, bo to, co starałem się podkreślać, dojrzałość naszego społeczeństwa pokazuje, że zwłaszcza ludzie młodzi, którzy kierują się ideałami, którzy często mają bardzo wiele pretensji do ludzi dorosłych, bo potrafią rozeznać ich niekonsekwencje w tym, o czym mówią, jak postępują. Stają się bardzo krytyczni wobec świata dorosłych. Nawet Ojciec Święty ostatnio młodych zachęca podczas Światowych Dni Młodzieży, żeby nawet wytykali to dorosłym ich niekonsekwencje. Dokładnie, tak? Sami nie siedzi na kanapie, ale też gdyby dorośli chcieli na niej siedzieć, i żeby im nie pozwolili. Dokładnie. Ja myślę, że ta dyskusja się toczy i to jest tak jak młodzież dyskutowała w pewien sposób, czy może lepiej byłoby powiedzieć dialogowała z papieżem Franciszkiem, a papież z młodzieżą, bo to był swego rodzaju dialog, a nawet powiedziałbym dyskurs, to on się odbywa i sądzę, że to jest ta płaszczyzna, o której ojciec mówi, to jest płaszczyzna rozumu i prawa naturalnego, a więc tego, co łączy i jest wspólne naturze każdej istoty ludzkiej, bo rozum ma każdy i każdy podlega prawu naturalnemu. Wszystko, co z naszym życiem związane codziennym, z tego prawa naturalnego wypływa. I w taki sam sposób argumentuje katolicka nauka społeczna. My cykl tych programów chcemy właśnie umiejscowić w katolickiej nauce społecznej. Dlatego być może nie ma tu takich bardzo teologicznych argumentów z Biblii, z patrystyki, z dogmatów, bo staramy się właśnie stworzyć taką płaszczyznę porozumienia i dyskusji nawet z tymi, którzy w tej chwili są naszymi adwersarzami, są nawet przeciwnikami, bo jeśli odwołamy się do rozumu i prawa naturalnego, to może się okazać, że w tym rozumowaniu są pewne błędy. I rolą naszej argumentacji jest to, żeby pomóc oczyścić
rozum. Nie zaraz meblować komuś głowę naszymi poglądami, tylko oczyścić to spojrzenie. To jest tak, jak ktoś ma krótszy wzrok, prawda, założy okulary i mówi, no nareszcie, widzę wszystko. No nieraz założenie tych okularów katolickiej nauki społecznej, która argumentuje właśnie rozumem i prawem, odwołując się do rozumu i prawa naturalnego, wytrąca wprost argumenty tym, którzy posługują się argumentami ideologicznymi. Natomiast to, co już powiedziałem, z wymiarem moralnym się nie da dyskutować, bo moralność ma tryb rozkazujący. Nie zabijaj, koniec, nie ma dyskusji. Ja mogę to w swoim indywidualnym sumieniu rozstrzygnąć, jeśli się zrodzą jakieś dylematy, ale wskazówka moralna jest jednoznaczna. Natomiast w poszukiwaniu argumentów dla rozumu z odwołaniem się do prawa naturalnego, tu już jest większe pole do poszukiwania konsensusu, bo to, co wspólne, mogło gdzieś być każdemu człowiekowi, mogło gdzieś umknąć, prawda? Każdy przez swoją historię życia, przez swoje doświadczenia życiowe, przez tradycje, w jakich był wychowany, mogło sprawić, że to, co jest tak wyraziście wpisane w prawo naturalne, uległo pewnym skrzywieniom. Ale to sobie musimy też podkreślić, że skrzywienia moralne są bardzo mocno obciążone konsekwencjami. I to we wszystkich wymiarach. Natomiast te skrzywienia w wymiarze prawa naturalnego, z nimi można żyć. To jest tak, jak ma ktoś krótszą jedną nogę, no mógłby ją sobie wyrównać i skorygować. Ale z krótszą nogą jedną i dłuższą nogą można żyć, prawda? Tak samo jest z tym prawem naturalnym. No nieraz odkrywamy różne tutaj, powiedzmy, skrzywienia, ale z tym się da żyć. Natomiast ze skrzywionym sumieniem i niewłaściwie pojmowanym prawem wynikającym z moralności nie da się żyć. Trzeba rozstrzygnąć. Więc ja myślę, że prowadźmy ten dialog, nie róbmy sobie nawzajem krzywdy, ale to nie znaczy, że my z naszego pułapu zejdziemy na pułap niższy. Nie. Dyskusja na poziomie prawa naturalnego i rozumu jest naprawdę dyskusją na najwyższym poziomie. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dziś wartość życia w Kościele i demokracji. To temat rozmów niedokończonych. Nasi goście, ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i ksiądz dr Zenon Hanas Palotyn, wykładowca w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Telefony 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa. W naszej rodzinie dwa telefony dla tych, którzy są w sieci, jest to połączenie darmowe 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Ostrożny troską życie, bo warto kochać się, miłosnym tym zachwycie przeżywać każdy dzień. Przyjaciół znaleźć wielu, dobroci przykład dać, zobaczyć piękno w dziecku. Słowa prawdy siał. Troszczymy się o wiele, sławę, luksus i blask. Żyło się wesele, wciąż zabijamy czas. A życie jak to życie, ucieka ciągle nam. I pozostaje skrycie, tęsknota, smutek, żal. Oto troską życie, bo warto kochać się. Miłosny w tym zachwycie, przeżywać każdy dzień. Przyjaciół znaleźć wielu, dobroci przykład dać.
ten temat wartości obrony życia ludzkiego. Jako młody człowiek, ojciec dwójki dzieci, ja też wypowiadam w ten sposób, że czy czasem to prawo to nie jest tak, że ludzie chcą przez to prawo gdzieś usprawiedliwić swoje sumienie, gdyby nawet takie prawo zaistniało, możliwości aborcji i żeby kobieta miała wybór. Druga sprawa to jest taka, ja tak uważam, że no niestety w tych czasach bardzo dużo młodych ludzi jest troszkę oddalonych od tego Boga i troszkę nie rozumie tego wszystkiego. I też tak patrzymy bardziej swoim egoizmem, tak? Co by było, gdyby nasza kariera i tak dalej, poczęcie gdzieś tam dziecka chorego, a ludzie tak naprawdę nie patrzą gdzieś przez pryzmat tego Boga. Ja tak rozmawiam sobie z moimi znajomymi, którzy oczywiście chcieliby, żeby ta kobieta decydowała, oczywiście nawołują do tego. Ja to zawsze mówię sobie sam, bez tej telewizji, bez niczego, bez tych nawoływań, siądź sobie gdzieś w kaplicy, w kościele, tak naprawdę zadaj sobie to pytanie w tym sercu i przed samym Panem Bogiem, prawda? Nie mówisz gdzieś tam, czy na mszy i wedle własnego sumienia, co ty byś robił, czy ten obraz się zmieni w tobie. Jest to bardzo ciężkie, bo jak wiem, tak jak tutaj ojciec powiedział, że na przykład kobieta jest w ciąży, badania prenatalne wykazują, że dziecko po urodzeniu będzie żyło tylko jeden dzień, a jest zagrożenie jej życia. No, tylko też trzeba sobie zadać pytanie, bo Pan Bóg powołuje to dziecko do życia. Ostatnio gdzieś w dobrych lekcjach słyszałem, że pierwszy raz w swoim życiu, że zanim jednak jest to poczęcie, to już jest gdzieś stworzona przez Boga dusza tego człowieka. I może gdzieś tą drogą ludziom przedstawiać to, kim my tak naprawdę jesteśmy w świecie, żeby Panu Bogu wchodzić w drogę. Jesteśmy malutcy i kto się na to, kto by się tego odważył zrobić, prawda? Resztę to już decyzja danego człowieka. Ważne, żeby żyć i postępować zgodnie z własnym sumieniem. I ja myślę, że tak jak tutaj ojciec powiedział wcześniej, prawo jest jedno i piąte przykazanie nie zabijać. Pan Jezus też w Piśmie Świętym zawsze mówił prosto, jednym zdaniem, prawda? Tak. Myślę, że to tyle. I dziękujemy bardzo. Z mojej strony. Pozdrowienia dla małżonki. Dziękuję bardzo. Gratulujemy też rodzinie. Będę dalej was słuchał. Panie Bogu, dobranoc. Panie Adrianie, piękne świadectwo i myślę, że słuchają nas ojcowie i ten bardzo wyważony głos wezmą sobie do serca. Pan powiedział coś, co rozbrzmiewa w Kościele co jakiś czas głosem papieża, biskupów czy kapłanów. A takim najgłośniejszym echem to się odbiło, kiedy mówił o tym Paweł VI przy okazji encykliki Humanae Vitae, która też poruszała bardzo ważne kwestie dotyczące ochrony życia, przede wszystkim prawa do życia. I on powiedział tak, że odpowiedzialne rodzicielstwo to prawe sumienie. I to jest, myślę, to, co Pan powiedział, że jeśli chcemy tutaj kierować się jakimś prawem, to przede wszystkim tym prawem, które zapisane jest w sumieniu człowieka. To jest prawo Boże, prawo wieczne i tego się nie da wymazać. To można zagłuszyć, to można właśnie, tak jak Pan powiedział, różnymi argumentami z doświadczenia, z życia, chcąc jakoś się usprawiedliwić, ale to, co tutaj będziemy zawsze powtarzać, moralność kieruje się zasadami w trybie rozkazującym. I o tym, czy ja to sobie wezmę do serca i w jaki sposób na to zareaguję, to już zależy indywidualnie. Tego się nie da przenieść na inną osobę. Tak, bo może być ten nacisk, jak Pan powiedział, tych na przykład mediów, ten hałas cały. I teraz co? Ja będę się usprawiedliwiał przed kim? Albo będę brał za usprawiedliwienie, bo w gazecie napisali, bo w mediach było głośno, a ja dokonałem wyboru. Dokładnie. Dlatego jeśli ktoś to rozumie argument rozumowy, to co Pan Adrian powiedział, zanim wejdziemy na płaszczyznę sumienia, to zacznijmy właśnie od tych argumentów. Nie dajmy się oszukiwać, nie dajmy sobie narzucać argumentacji, tylko miejmy swój system, którym będziemy oglądać świat, czyli swój światopogląd. I dodajmy jeszcze to, co już też dzisiaj padło.
tu pan Adrian trochę tak może skromności swojej tego mocno nie podkreślił, ale u niego widać ten owoc odpowiedzialnego rodzicielstwa, czyli widać to zatroskanie o życie, o dzieci, o żonę, o rodzinę, ale też o innych. I myślę, że to jest, to dlatego było to piękne świadectwo, że w głosie pana Adriana była ta troska nie tylko o to, żeby w mojej rodzinie było tak, tak dobrze, jak jest, było to dalej zgodne z błogosławieństwem Boga, ale żeby inni też jakoś w ten sposób poszukiwali dla siebie tej drogi rozwiązywania problemu. Poprzez proste rozwiązanie, czyli najpierw argumenty rozumowe, ale później odwołać się do jednego prawa, do sumienia. I pan Adrian no, tak bardzo konkretnie o tym powiedział, że w sytuacjach trudnych wyborów życiowych on mówił o tym, żeby wejść do kaplicy tak konkretnie i stanąć przed obliczem Pana Boga, żeby przed Nim podejmować tego rodzaju decyzje, które są bardzo ważkie, które są bardzo trudne, naładowane wieloma emocjami. Więc ja myślę, że dla nas, dla ludzi wierzących, my patrzymy na ziemskie życie naprawdę jako pewien etap, który nas prowadzi do życia wiecznego. Jest ten moment rozmowy z Panem Bogiem w takich kluczowych, trudnych momentach. Wyciszenie siebie, wsłuchanie się w głos własnego sumienia, wsłuchanie się w głos Boga, który przemawia do nas z kart Pisma Świętego, no może być w wielu przypadkach bardzo, bardzo konkretną taką pomocą w tym celu, żeby było dobre życiowe decyzje podejmować. Radio Maria, bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziedzica. Teraz i zawsze. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich w studiu, na czele z ojcem i gośćmi szanownymi. Kłania się siostra z Warszawy. Justyna, tak? Tak, Justyna. Dziękuję. Chciałabym na początku podziękować bardzo serdecznie za ten temat, bardzo aktualny, i dodać kilka swoich uwag. W nawiązaniu do tego, co powiedział ksiądz doktor a propos punktu 73 Ewangelii Vitae, to bardzo ważna kwestia, którą rzeczywiście należy przypominać. My w obecnej sytuacji politycznej w Polsce mamy wyjątkową, absolutnie wyjątkową sytuację, kiedy rozpatrywany jest i teraz rozpoczynają się prace w komisji, projekt, który zapewnia pełną ochronę życia poczętego. I tak jak ksiądz doktor zechciał zacytować, rzeczywiście jest tak, że w sytuacji, w której rozpatrywany jest projekt, hipotetycznie byłby rozpatrywany projekt, który owszem zapewnia większą ochronę życia niż na przykład obowiązujące prawo albo inne projekty, ale wciąż niepełną, katolik mógłby poprzeć, pod warunkiem jednak, że nie ma projektu, który zapewniałby pełną ochronę życia. A my właśnie obecnie jesteśmy w takiej sytuacji. Jest projekt, przeszedł pierwsze czytanie, który zapewnia pełną ochronę życia. W związku z tym każdy katolik i każdy człowiek dobrej woli jest zobowiązany zagłosować za tym projektem, poprzeć ten właśnie projekt Stop Aborcji, bo jako jedyny jest przedmiotem obrad, jako jedyny Jeszcze jedno zdanie tylko powiem pani Justyno, bo jeszcze będzie jeden procedowany, zgłoszony przez Federację Ruchów Obrony Życia, tylko że on jeszcze nie jest jakby opatrzony wszystkimi procedurami, tak się nie wszystko zostało względem niego uczynione, dlatego nie, od razu nie trafił na to pierwsze czytanie, gdy te dwa pojawiły się w Sejmie. Proszę ojca, ja nie chciałabym wypowiadać się na temat projektu, którego nie znamy, prawda? Tak, tak. Nie wiemy, jakie będą zapisy. Rzeczywiście, ja powiem Państwu tak, ja z wykształcenia jestem lekarzem i również z praktyki jestem lekarzem, także i to wykonującym akurat tą specjalizacją, która jest najbliższa życiu od momentu poczęcia. I powiem Państwu moje bardzo osobiste doświadczenia i uwagi, które wiążą się z tym projektem Stop Aborcji. Według mojej opinii rzeczywiście ten projekt po pierwsze zapełnił lukę prawną, która od wielu, wielu lat była obecna w polskim prawie. Ten projekt zapewnia w sposób wyjątkowy pełną ochronę życia dla każdego dziecka poczętego. Zapewnia również pełną ochronę, gwarancję ratowania zdrowia i życia
dla każdej matki. Ale to nie wszystko. Drodzy Państwo, musimy również pamiętać, że są projekty inne, które są pomocowymi względem tego projektu, który jest teraz procedowany, które mają znów zapewnić pełną ochronę życia na każdym etapie naszego życia. Dla dzieci, które się urodziły z wadami, które są chore, które dla matek samotnych. I to w mojej opinii jest wielkim również dodatkowym plusem tej inicjatywy obywatelskiej, jak to już kilkakrotnie było podejmowane. Więc nie tylko chronimy życie od poczęcia, ale również zapewniamy pomoc dla wszystkich tych, którzy tej pomocy wymagają. I z mojej perspektywy są oczywiście, były dyskutowane i tutaj też są rozpatrywane w naszej audycji różne uwagi, które były kierowane pod tym projektem, ale one w mojej opinii w wystarczający i absolutnie pełny sposób zostały już wyjaśnione. Najbardziej może taka gorąca kwestia, która dotyczy karania kobiet. Otóż, drodzy Państwo, każdy, kto przeczytał z otwartym sercem i otwartym umysłem zapisy projektu Stop Aborcji, wie, że ten projekt usuwa tylko automatyczną bezkarność kobiety. Kobieta znajduje się owszem w bardzo wyjątkowej sytuacji, natomiast dlatego też zostaje według tego projektu objęta najszerszą możliwą, można powiedzieć, bezkarnością. Sąd bez wymogu jakichkolwiek innych warunków może odstąpić od pełnej kary. Natomiast to, o czym już pisał na przykład na łamach naszego dziennika ksiądz profesor Kłus, Jan Paweł II mówił, że nie można wykluczać kobiet, które świadomie dokonały zbrodni, właśnie wykluczać jej jakby karalności. My, i dlatego uważam, że nawet w tym gorącym punkcie, który jest przez wielu podejmowany, rzeczywiście te zapisy nie tylko gwarantują wykonywanie prawa, bo przecież nie możemy mówić o zbrodni bez kary, prawda? Co z tego, że zakażemy prawnie morderstwa, ale jeżeli nie będzie kary za to morderstwo, to kto nas uchroni przed osobami, które chcą je popełnić? W związku z tym ten projekt rzeczywiście został bardzo dobrze pomyślany i mam wielką nadzieję, również jako osoba, która głosowała głosowałam w wyborach prezydenckich na pana prezydenta Dudę, jakby czuję się również w gronie wyborców Prawa i Sprawiedliwości po części i jako wyborca również mam nadzieję, że ten projekt zostanie w pełni poparty, bo dotychczas nie było lepszego projektu i powiem szczerze, że nie wyobrażam sobie innych zapisów, które by rzeczywiście w tak pełny sposób oddawały i prawdę i zapewniały o pomoc i ochronę prawną zarówno dziecku, jak również kobiecie. I ja powiem szczerze, że i też chciałabym się odwołać do uwagi księdza profesora. Ksiądz profesor w audycji o godzinie 18 zechciał powiedzieć, że właśnie jakby nie ma jeszcze projektu, który nie byłby dyskusyjny. My powinniśmy dyskutować nad wszystkim, co jest godne tej dyskusji. I cieszę się bardzo, że taka dyskusja odbywa się na różnych płaszczyznach, i medialnej, i społecznej, dyskutujemy w domach. Natomiast rzeczywiście, jakby jeżeli dyskutujemy merytorycznie, to projekt Stop Aborcji wygrywa i na polu merytorycznym. On zapewnia nie tylko poszanowanie godności kobiet, nie tylko życie każdego człowieka od poczęcia, bo powiem Państwu ze swojej praktyki, każda kobieta, która nosi pod sercem swoje dziecko, nie chce i w ogóle nie przychodzi jej na myśl, żeby je zabiła. Sytuacje, które się zdarzają, kobiety, które mówią, że chciałyby mieć prawo do zabicia swojego dziecka, jakkolwiek to kuriozalnie brzmi, bardzo często są to kobiety, które, na które wywiera się nacisk, presję na to, żeby swoje dziecko zabiła. I dlatego między innymi ten projekt jest tak wyjątkowy. On bierze pod ochronę prawną kobietę, która znajduje się w absolutnie wyjątkowej sytuacji. I podsumowując moją wypowiedź, chciałabym i mam wielką nadzieję, że ten projekt w niezmienionej formie przejdzie, bo żaden zapis tego projektu, który bardzo dokładnie przeanalizowałam, każdy z tych zapisów jest bardzo potrzebny, nie ma tam zapisów, które byłyby jakoś
traktowane. I jako wyborca, jako lekarz, jako kobieta chciałabym głośno, otwarcie i publicznie wyrazić swoje wielkie poparcie dla tego projektu i wyrazić wielką nadzieję na to, że ten projekt, zostanie przyjęty i w końcu w Polsce, w katolickiej Polsce, w Polsce, z której wywodzi się święty Jan Paweł II, będzie chronione życie każdego dziecka i będzie chroniona każda kobieta, która nosi pod swoim sercem nowe życie. Bardzo serdecznie dziękuję za możliwość wypowiedzi. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem. Dziękuję pani Justyno. Z Panem Bogiem. Bardzo serdecznie dziękuję pani Justyno. No, widać, że słuchacze i telewidzowie bardzo uważnie słuchają tego, o czym tutaj rozmawiamy i to jest taka no, radość, że nasze słowa w ten sposób mogą trafiać do ludzkich serc i angażować telewidzów. Ten 73 paragraf encykliki, o której pani wspominała, on rzeczywiście jest kluczowy w takich momentach właśnie podejmowania decyzji dotyczących stanowienia prawa. Ja pozwolę sobie jeszcze z tego paragrafu przeczytać pierwsze dwa zdania, takie, które są też istotne dla zrozumienia całej problematyki. Ten fragment encykliki mówi tak. Przerywanie ciąży i eutanazja, bo to są takie dwa bardzo wrażliwe, te dwa etapy naszego ludzkiego życia, o której encyklika bardzo dużo mówi, czyli moment, kiedy człowiek przychodzi na świat albo przed narodzeniem i ten moment, kiedy odchodzi z tego świata, to wtedy jesteśmy najbardziej nasze życie jest takie kruche, najbardziej wymagające ochrony. Zarówno początek, jak i koniec ludzkiego życia, no rzeczywiście, kiedy rodzimy się, no to tej opieki najbardziej potrzebują dzieci. No i człowiek, który już jest w starszym wieku, no to tej też opieki bardzo potrzebuje. A zatem przerywanie ciąży i eutanazja to są te dwa momenty naszego to są te dwa problemy, które dotyczą ludzkiego życia na początku i na końcu. A zatem ten paragraf mówi o tych konkretnych dwóch sytuacjach naszego życia. Przerywanie ciąży i eutanazja są zbrodniami, których żadna ludzka ustawa nie może uznać za dopuszczalne. To jest niezwykle ważne stwierdzenie, że ustanowione prawo nie dopuszcza jako coś dozwolonego przerywania ciąży czy eutanazji, tylko, tak jak już wspominaliśmy o to, że w porządku prawnym, który ma też walor wychowawczy, jest stwierdzenie, że każde przerwanie ciąży, podobnie jak każda eutanazja, jest zbrodnią, jest wykroczeniem, jest przestępstwem, z tym, że w określonych okolicznościach państwo, w tym przypadku państwo, rezygnuje z wykonania kary, ponieważ subiektywnie poczucie winy, czy ta sytuacja, w której ktoś podejmuje decyzję, nie była jego wolnym wyborem. Więc ta konstrukcja prawna jest o tyle istotna, że prawo nie dopuszcza tego czynu, tylko zabrania tego czynu, czy zakazuje jego wykonywania, czy wręcz zabrania w jakikolwiek sposób, ale jednocześnie w pewnych okolicznościach za ten czyn nie ma kary. Jest kara, jakby jest zawieszana wykonanie tejże kary. Więc jeszcze raz przeczytam to zdanie. Przerywanie ciąży i eutanazja są zbrodniami, których żadna ludzka ustawa nie może uznać za dopuszczalne. Ustawy, które to czynią, nie tylko nie są w żaden sposób wiążące dla sumienia, czyli nawet jeżeli coś takiego miałoby miejsce, że takie ustawy istniałyby, one nie wiążą naszego sumienia, one nie powinny wpływać na nasze sumienie, ale stawiają wręcz człowieka wobec poważnej i konkretnej powinności przeciwstawiania się poprzez sprzeciw sumienia. Więc to jest katolicka nauka społeczna, które w tych sytuacjach warto sobie przypominać. To nie są moje osobiste przemyślenia, ani moje prywatne stanowisko, tylko czytam to, jak Kościół katolicki uczy na ten temat. Dalej jest jeszcze taki fragment. W przypadku prawa wewnętrznie niesprawiedliwego, czyli zezwalającego na przerywanie ciąży, jakim jest prawo dopuszczające przerywanie ciąży i eutanazję,
Nie wolno się nigdy do niego stosować, to jest dla chrześcijan zobowiązanie, ani uczestniczyć w kształtowaniu opinii publicznej przychylnej takiemu prawu, ani też pokazywać mu poparcia w głosowaniu. No to są bardzo wyraźne wytyczne, w jaki sposób my, chrześcijanie, mamy się odnosić do porządku prawnego. Natomiast jeszcze jedną rzecz chcę bardzo mocno podkreślić.